Cześć, witajcie. Dziś na kanale MGSM.pl zapraszam Was na pierwsze spotkanie z nowym Oppo Reno 3. Używam tego telefonu już od 4 dni i postanowiłem podzielić się z Wami paroma pierwszymi wrażeniami i mam jeszcze niespodziankę, ale o niej na koniec filmu. No to cóż, zaczynamy, zapraszam. Na początek dwa słowa na temat stylizacji. Jak widzicie, telefon jest bardzo ładny, szczególnie w tej błękitno-granatowej wersji. On się bardzo fajnie mieni, wygląda bardzo efektownie, ale prawdę mówiąc, ta stylizacja wydaje mi się być trochę bardziej konwencjonalną niż dotąd widzieliśmy w serii Reno. No bo w serii Reno, zarówno w Reno 1, jak i w Reno 2, widzieliśmy charakterystyczną płetwę na przedni aparat fotograficzny, a tu jest po prostu kroplonocz. Z tyłu też było ciekawie, bo aparaty były wkomponowane w obrys obudowy, ta obudowa była taka lekko zaokrąglona, a tu cóż, po prostu mamy standardową, wystającą opraweczkę. To wszystko jest naprawdę ładne, porządnie zmontowane, ale takie trochę zwyczajne. A wcześniejsze modele Reno były trochę bardziej odlotowe. Ten jest już taki stonowany, chociaż nadal uważam, że Oppo potrafi robić ładne smartfony. Z minusów, brak wodoszczelności. Natomiast plusem jest to, że telefon bardzo dobrze leży w dłoni, i pod względem ergonomii absolutnie niczego nie można mu zarzucić. Co prawda trzeba się przyzwyczaić do tego, że przyciski głośności są po przeciwnej stronie niż włącznik, ale to zajmuje tylko jakiś czas. Ja już w zasadzie przywykłem do tego, nie jest to jakiś straszny problem, a najważniejsze jest to, że przyciski idealnie trafiają pod palce, nie musimy ich szukać. Bardzo fajnie zapowiada się też wyświetlacz. Jest odrobinę mniej efektowny niż w poprzednich Reno, no bo tak jak powiedziałem, mamy tutaj kroplonocz, ale mimo to wygląda całkiem dobrze. Świetnie sprawdza się w słoneczne dni. Bez problemu można obsługiwać go w okularach z polaryzacją. No i oczywiście ma wszystko to, co AMOLED mieć powinien, czyli bardzo fajne kolory, bardzo fajną czerń, dobry poziom jasności, zarówno maksymalnej, jak i minimalnej. No i oczywiście Oppo nie zapomniało o ciemnym trybie interfejsu, czy o trybie czytania, trybie ochrony wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim. Bardzo pozytywnie nastraja mnie również akumulator. Używam telefonu 4 dni, a wiecie co, ładowałem go dopiero raz. Konfiguracja, instalacja aplikacji, no i oczywiście dosyć intensywna zabawa w fotografowanie, nagrywanie filmów, a mimo to ten telefon jest w stanie pracować 2 dni, a co najważniejsze, jeszcze do tego bardzo szybko się ładuje, napełnienie baterii to tak mniej więcej w okolicach godziny. Oczywiście o wszystkim szerzej Wam powiem już we właściwej recenzji, natomiast zapowiadam, że akumulator jest całkiem spoko, a jeszcze bardziej spoko jest to, że szybka ładowarka jest w zestawie. W zestawie znajdziemy też silikonowy pokrowiec, który jest zdecydowanie mniej elegancki od tych, jakie były dołączane do poprzedniej generacji Reno, ale nadal się przydaje, bo jak widzicie, telefon bardzo ochoczo przyjmuje ślady paluchów na tylnej ściance. No i w dodatku ma tą wystającą oprawkę aparatu, więc założenie pokrowca niweluje ten problem, no i oczywiście chroni tą oprawkę przed zarysowaniem, kiedy odłożymy telefon na płaskiej powierzchni. Także warto skorzystać i warto również przyjrzeć się interfejsowi ColorOS. Ja ten interfejs lubię, bo jest dosyć uniwersalny. Możemy tutaj mieć i zasobnik, i tryb płaski, czyli wszystkie ikony na kolejnych ekranach. Możemy nawigować za pomocą tradycyjnych przycisków w dole ekranu, ale też możemy przejść na gesty. Bardzo sympatycznie rozwiązano tutaj panel skrótów. Skróty są duże, kolorowe, łatwo je dostrzec, po pewnym czasie przyzwyczajamy się i mamy, co najważniejsze, ich dosyć szeroki wybór. Wygląd interfejsu możemy dość szeroko spersonalizować, bo mamy tu możliwość nawet zmiany kroju ikon. A oprócz tego oczywiście Oppo oferuje też dosyć rozbudowane opcje związane z bezpieczeństwem. Nie ma za to typowo śmieciowych aplikacji, chociaż Oppo dokłada trochę od siebie, bo w interfejsie znajdziemy chociażby apkę do konserwacji systemu, a także bardzo fajny i prosty w użyciu edytor do montażu wideo nazywający się SoLoop. Reno 3 oferuje również mini jacka i pojedynczy, ale całkiem dobrze brzmiący głośnik z trybem Dolby Atmos. Jest w sumie nieźle. Jakość połączeń również nie daje powodów do narzekania. Telefon jest kompletnie wyposażony w interfejsy łączności. Pod względem wydajności również powinno być przyzwoicie, bo mamy tutaj Helio P90 oraz 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej. Może to nie za wiele, bo tak realnie mamy jakieś 110 GB, ale tutaj możemy rozbudować pamięć kartą microSD, jednocześnie korzystając z Dual SIM, bo mamy potrójne gniazdo na karty. Ciekawie zapowiada się również aparat fotograficzny. Z przodu mamy mocny aparat do selfie, 44 megapiksele i ciekawostkę.
Tryb nocny w aparacie do selfie. Tryb nocny oczywiście znajdziemy również w tylnym, poczwórnym aparacie. Ma on główną matrycę 48 megapikseli, do tego ma 13-megapikselową matrycę współpracującą z teleobiektywem. Nie zabrakło również aparatu szerokokątnego o rozdzielczości 8 megapikseli i polu widzenia prawie 120 stopni. I mamy jeszcze uzupełnienie w postaci 2-megowego aparatu monochromatycznego, służącego do efektów rozmywania tła. Wykonałem tym smartfonem już trochę zdjęć i muszę powiedzieć, że jest całkiem przyzwoicie, ale o wszystkim opowiem Wam w recenzji. A skoro już o recenzji mowa, to mam dla Was niespodziankę, o której mówiłem na początku filmu. Zwykle jest tak, że to ja recenzuję telefon, ja wybieram sobie to, co chcę w nim wypróbować i wybieram, jak to zrobić. A teraz wraz z firmą Oppo postanowiliśmy, że to Wy zaproponujecie, jak można przetestować Oppo Reno 3. Jeżeli Wasza propozycja będzie ciekawa, kreatywna i zwali nas z nóg, zostaniecie testerem Oppo Reno 3. I kto wie, może ten Reno 3 już z Wami zostanie na zawsze. Zabawa rusza zaraz po majówce. Wtedy dowiecie się o jej zasadach, o tym, co dokładnie musicie zrobić i jak to zrobić, no i oczywiście poznacie regulamin. Ale już dziś możecie zacząć zastanawiać się, jakby tu przetestować Reno 3. Producent podpowiada, że możecie skupić się na możliwościach fotograficznych i haśle, które promuje ten smartfon, wyraźnie ujmując. Ale ja podpowiem, że jest to tylko luźna propozycja i wcale nie musicie. Możecie chcieć na przykład wypróbować coś zupełnie innego. A co? To już zależy od Was. A zatem widzimy się po majówce i po majówce bawimy się razem. Razem z Wami i z Oppo Reno 3. Do zobaczenia. Cześć.